O, to jedno dobry, to też. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszym odcinku. Właśnie, z jakiej serii? Właściwie z żadnej serii, ale chciałem wam tylko powiedzieć. Z żadnej serii właściwie. Po prostu dzisiaj sobie zwiedzimy Mapę Felsbrunn. Wiem, że każdy chyba zna Mapę Felsbrunn, ale są to miejsca, w których większości ludzi nie było. Są jakieś takie fajne ciekawostki, na przykład co my tutaj mamy. Vermis. Nie wiem, co to znaczy Vermis. Chyba ten jakiś pies. Nie wiem, chyba że zaginął. No i właśnie też takie miejsce możemy sobie dzisiaj poodwiedzać na tym. Więc odcinek może jakiś też krótki nie będzie, ale... no nie wiem. Jeszcze... O, akurat się zapisuję teraz. Mam dzisiaj dobry humor, więc ludzie, ale odcinek też będzie dobry. Na przykład są miejsca, w które w większości ludzi... no nie było. Na przykład... Tutaj w niektórych miejscach są takie śmieszne rzeczy. Tutaj jest jedna rzecz, która jest w ogóle śmieszna, bo to wydaje się, że nic tutaj nie ma, ale tam jest. Chyba, że w aktualizacji do farminga to usunęli. Tutaj też na przykład mam kolejną taką dziwną rzecz, na przykład taką, że nie wiem do czego to jest. No, poczta chyba. Nie wiem do czego miała być ta poczta, ale dobra. Sobie weźmiemy na przykład tego stronika. To jest chyba mój ulubiony samochód. Farminga 19. Jest oczywiście wydany. Szukałem właśnie do czego moda już długo i znalazłem. I wam zresztą tam pokażę to miejsce. Tu włączać nie będzie, bo jest mi potrzebna mapa. Ogólnie też dzisiaj będziemy tak po prostu sobie zwiedzać Felsbrunn, a i może coś tam odkryjemy. Może jakieś fajne miejsca. Chociaż na tą kurę się mogę jechać. Chyba, że ktoś wie jak wjechać. Możesz przysłać screena na Discordzie, wiadomości prywatnej albo na naszej grupie Discordowej. Można powiedzieć. W sumie tak jest. Jak chce ten ktoś wysłać, to macie oczywiście tam link do naszej Discordowej grupy w opisie. No, czemu ten stronik tak skacze? tutaj też taka śmieszna rzecz kolejna, mianowicie taka, że niczego to jest ławeczka. No po co? No tutaj jest właśnie przerywanie dróg, tak trochę niebezpieczne tutaj siedzieć, bo jak sobie siedzisz... Samochód wpadnie w pocisk, pierwsze w co wpada, to ty. W rzeczywistości takie coś raczej by nie było, ale dobra, no okej. Okay. Nie wynikam. Tutaj też jest taka droga, którą naprowadzi. Ale no, nigdy nie wyjeżdżałem, szczerze mówiąc. No właśnie, mamy napisane na tabliczce. W tabliczce też coś mamy napisane. Aufgang und Plans und Heilrane. Heilrane. Jakieś zabytki chyba. Nie wiem, czy tu wyjeżdżać można, ale dobra, nie musimy grać realnie, nawet w ogóle nie gramy realnie. No bo tutaj zwiedzamy sobie tą mapę. Na tej drodze nigdy mnie nie było. No fajnie, taka klimatyczna jest nawet. Fajnie tu. Tu jest ta rzeka. Dokąd ta droga prowadzi? To mi się wydaje, że idziemy coraz wyżej. Tutaj możemy sobie skręcić. Tu drogi, bo ja tutaj nie byłam, szczerze mówiąc. Nie odwiedzimy całego Felsbrunn, bo Felsbrunn jest duże i wiem, że każdy raczej zna to Felsbrunn, ale nie wydaje mi się, żeby każdy znał tą drogę, bo ona jest taka fajna, na przykład tą może już wiem, że kogoś zna, ale tamtą raczej nie zna każdy. Więc postaram się też wam tutaj trochę rzeczy pokazać. Dobra, myślę, nie wiem, jakie do mnie pretensje, to to, że tak jest, że ale to w ogóle nie musi być realne. Ja ten znam co odpadł ze mnie.
No tutaj taki fajny, chociaż nie wiem, czy tam jest napisane, chyba że zabytki są, ale pewnie nie jestem. Nie jestem też do końca pewien, czy tam jest napisane, bo to nie są jakieś super tekstury. Samo jak na przykład zboże, zauważyłem w farmingu taką ciekawostka w ogóle, że w farmingu zboże to są zdjęcia. Są fototekstury, można powiedzieć, ale takie bardzo słabe. Właśnie to są, no, zdjęcia. O ile wolę fototekstury, to nie lubię takich fototekstur jak są tutaj. I też taka druga ciekawostka, na przykład tutaj, że nic nie jeździ i to jest fajnie dopracowane, ponieważ ta droga prowadzi do tartaku tutaj. No to są raczej takie drogi. Czy jest to też mało raczej kto po takich drogach jeździ. No w sumie też zależy dokąd to jest, ale ta droga daleko. Oczywiście się w jakichś ciekawych miejsc niby nie jedzie, ale ja wam pokażę jedno ciekawe miejsce. O, wiem, czy też mogę wam pokazać potem. Szkoda, że cięcia się robić nie da, to bym wam to szybciej wtedy pokazał. Ale najwyżej sobie termuszkę weźmiemy. Tu jest ten tartak. Znaczy mi się wydaje, że tutaj są amerykańskie, HTML, angielskie napisy, mimo tego, że to jest Deutschland. Kiedyś tak było. Nie, wow. Niemiecku. Dobrze. Mi to tak trochę bez sensu było, jak było po niemiecku, w sensie po angielsku, a no nie wiem, czy jesteśmy tutaj. O, i to jest to fajne miejsce. No, jeszcze fajnie w nocy wyglądało kiedyś, ale nie, już tego nie ma, bo tutaj, no nie, to już nie jest tego fajne klimatyczne. Kiedyś tutaj był sklep. W sensie nie sklep z maszynami, tylko taki, nie wiem, taki jakby spożywczak. Dobrze, wtedy nie wiem jeszcze czytać tak dobrze po niemiecku. Tutaj był taki szyld, który w nocy się świecił. To było takie fajne. Ale i tak ten parking jest taki fajny, klimatyczny. Można sobie tutaj popatrzeć. Jest to ładne miejsce. Nie wiem, jest taki jakby. Nie wiem, jak to nazwać. No, takie miejsce zatrzymania się. W rzeczywistości też takie rzeczy są. Zresetujemy sobie skrona, właśnie, bo sobie sprzedamy. Kurczę, sprzedajmy to. I nie wiem, na przykład sobie coś innego weźmiemy losowo, na przykład, dobra, nie losowo, ale weźmiemy sobie na przykład tego Forda ładnego, ładnie jest. O, wyborczyłem się za to, że dachnąłem tak trochę. O, no i to jest ten Fordik. Wewnętrznie ma słabe, ale on się na terenowo nie jest, ale lepiej tam chyba wiedli niż tu trendy wjechał, też to ja wiem, jak widziałam, kiedy się przewraca. Tak, pewnie już widzicie ten zamek. Ale ten zamek też jest ciekawy, ponieważ ktoś nie był dobrze uważny, to nie zauważył tam innej rzeczy, która jest naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ no niby nic dziwnego, ale to jest taki śmieszny easter egg, który fajnie, że Jan Software dało, bo to no jest fajne, tym bardziej, że na minimapie, ani no w sensie ogólnie mapie, stale tego nie widać, naprawdę. Pokażę wam to. To jest. Tutaj jest to ten zameczek. Zamek właśnie, bo z zameczkiem tego nazwać nie można. Jest to jednak trochę duży zamek. No i na mapie tego tutaj nie ma. Możecie sobie pomyśleć, co to jest, bo tutaj w sumie też drzew nie ma. No, ja już wam pokażę, co to jest. Zaraz wam to pokażę, jak tam Fordem dojedziemy. Rzymon z Fordem jest fajnym. Jeszcze zrobiłem niedawno reskina go na karetkę, ale jeszcze muszę ją sobie wysłać. Jak też chcecie zobaczyć. No nie no. Jak chcecie też zobaczyć, jak. Jakie mi wychodzą reskiny. Bo to nie pokazuję też ich na YouTube głównie. Bo to ma być kanał jednak o grach komputerowych i farmingu, o. A nie tylko o reskinach głównie. Dobra, nie mówię tylko, bo tyle reskinów nie robię. Ale tam będą zdjęcia też. Tam są już zdjęcia właściwie.
Parę też reskinów, właśnie nie parę, tylko. No niektóre tam reskiny, bo zrobiłem tylko trzy, ale jeden, którego nie było prezentacji takiej. Się już tam umiał, ale już kurczę. Z góry tutaj widać te Felsbrun tutaj to takie. Ta miejscowość taka i tam też jest jedna miejscowość. Gawoska mianowicie taka, że o tam gdzie jest dużo samochodów, gdzieś nie tak dużo. Tam jest. Jak się nazywa? Kurczę. Czy te statki naprawdę pływają? Tak one pływają. Jeden się właśnie z respi. No to fajnie. A tam jest po prostu koniec mapy i one się tam znikają i pojawiają. Z góry dopiero to widać. I tam, gdzie jest dużo samochodów, tam jest po prostu sklep. A tam, widzicie tą drugą miejscowość taką? Z tego, co widziałem kiedyś, na jakimś tam filmiku, to jest drugie Felsbrun. To jest drugie Felsbrun po prostu, to jest przekonwertowane, żeby to ładnie wyglądało, tylko po prostu jest usunięte większość budynków i troszeczkę tam zmienione, więc to też jest, myślę, że ciekawostka. I jeszcze druga ciekawostka, której teraz nie będziemy robić, bo nie chcę zepsuć komputera. Na ten most podobno można wjechać. Może kiedyś to sprawdzimy sobie. Tak, już pewnie widzicie tą ciekawostkę, którą chciałem wam pokazać. Tak, to jest to. Możecie mieć sobie pole przy zamku. Małe, ale możecie mieć tu pole. To pole. Jest Jessica Richter. Teraz należy. Tak, możecie sobie kupić to pole normalnie. Macie w zapasie 3 miliony. Wtedy kupiliście od razu też z tym zamkiem, no ogólnie cały ten teren. To tak, możecie sobie to kupić i tutaj uprawiać. Niestety tutaj też to się nazywa. Kontraktów na tym polu nie ma, bo to jest taki fajny sterek, tylko szkoda, że tego pola się nie da kupić osobno. No i też druga rzecz, to może się wydaje, że to jest. Może to, ale to jest jezioro. To się tam kończy zaraz. To jest duże jezioro, ale wcale nie aż takie duże. No to podobno jest drugi Felsberg. No i to jest tutaj też ten zameczek. Ładny jest, wypracowany podobno. Ja nie podobno, bo wiem. Podjęłem do niego i jest fajny, naprawdę jak robicie jakąś realną na przykład serię na Felsbrun. I może to możecie sobie na przykład zrobić takie coś, że na przykład zaskakujecie Fordem sobie. Takie jest bardzo realne. Nie no, żartuję, ale możecie sobie na przykład zrobić taką rzecz, że kupujecie sobie spuszczenie, że na przykład jedziecie na wycieczkę do zamku. To jest, myślę, że dobry pomysł. Nie macie już pomysłów na ostrinki, to jest dobry pomysł. Może kiedyś na realnym, czy typowym polskim gospodarstwie coś takiego będzie. A zresztą właśnie w piątek jest typowe polskie gospodarstwo, wycieczka do wujka. Będzie. Wujek wyjechał. Podobno. Nie no, podobno nie. Że na niby wyjechał tam. Musimy się farmą zająć, a na naszej to po prostu prawdopodobnie minie i nie możemy tam przebywać i pozwoli nam wziąć tylko poloneza, żebyśmy się mieli czym tam przetransportować. Tam też jeszcze druga rzecz, to jest lewitujący ten taki pas energetyczny, ale pach tego furba. Jeszcze druga rzecz, tu jest drugie jezioro. Bo to wygląda na drugie jezioro jak dla mnie. Poczekaj chwilę, a nie, on tam się zatrzymał. Tak, on się zatrzymał. No tam jest zatrzymany pociąg w ogóle. Jak się nie mylę, to tutaj ten budynek to jest stacja kolejowa, która jest zbyt mocno przesunięta. Nie, to nie jest stacja kolejowa. To jest stacja kolejowa. Kiedyś grałem na Farming, bo ja Farminga mam albo 2019, to mniej więcej początku 2019 chyba mam. Ale szkoda, że w sensie, że nie mam. Jeszcze druga dziwna rzecz, to że tutaj też widać.
to miasto. Żeby ono było w paru miejscach. Kurczę, ty debil! On teraz nie przyjedzie, on teraz nie przyjedzie. No i to teraz blokuje. Tam chyba, czy nie mylę, gdzie drugi to widziałem. To było lotnisko, nie wiem. Szkoda, że tam się nie da wybrać, bo myślę, że tam by było naprawdę ciekawie, bo ja tam widzę lotnisko. Może w Giant Editorze kiedyś zrobię taki odcinek, bo ja mam Giant Editora oczywiście. To jest w sumie całkowicie normalne. I myślę, że to był niezły pomysł, żebyśmy po prostu tam na jakimś odcinku na Giant Editorze podlecieli tam i zobaczyli to tam jest, bo to jak dla mnie wygląda na lotnisko i nie wiem w ogóle kiedy to się kończy tam, bo tam znowu widzę wioskę. Nie wiem czemu oni tam mapy nie zrobili, to był naprawdę niezły pomysł, bo ja tam widzę całą masę gdzie... Nagle mnie olśniło, bo właśnie zauważyłem. Też wiem, że to jest moja teoria i że to niekoniecznie jest prawdą. Te wioski trochę przypominają mi te z trailerów w dodatku Alpine. Te góry też. Czyżby... Nie wiem, to jest tylko moja teoria. Proszę się na mnie nie wkurzać, bo tutaj mówię dużo teorii na tym odcinku. To niekoniecznie są prawdą. Ale teraz mi olśniło, że to naprawdę trochę wygląda jak mapa w dodatku Alpine. No rzeczywiście to trochę wygląda jak mapa w dodatku Alpine. Nie, no nie żartuję, teraz wam nie kłamię, jak dla mnie to przypomina mocno mapę z dodatku Alpine. To nie wiem, czy... Jak, ale by było w ogóle, jakby The Call Pine jeszcze było jezioro. I byłoby z daleka widać coś, co przypomina Fezby. No to bym już wtedy był na skórę pewien, tam to jest mapa z The Call Pine. Jest to możliwe, bo tam też są góry. The Call Pine. A tam jest dużo gór. Więc ja nie wiem. Zobaczymy, przekonamy się kiedyś. Nawet niedawno, niedługo. Za miesiąc to jest chyba rozmiar do Alpania, bo raczej kupować nie będę, bo to jest za drogie. Nie będę kupował maszyn, które mogę mieć z modów. Za... O ja! Za ten. Za co się nazywało? Za 20 euro. To jest no prawie 20, wiesz, na 79, bo gdzie jest ten Ford? Powiem go przynieść za mapę. Gdzie jest ten Ford? Ford mi znikł. Świetnie. Gdzie jest ten Ford? Gdzie? Tu jest Ford. O, jest. No i... Ja go spróbuję jakoś legalnie oczywiście zdobyć za darmo, tak samo jak dodatek z klasami. To jest taka ciekawostka, że... To jest koniec mapy. Znaczy nie wiem, czy to jest taka taka super ciekawostka. W sumie normalne. Jeszcze druga rzecz, która może z ciekawostką być, to jakiś... spróbujemy to rozpoznać. Low Energy, Goldwing, German, und Storch GmbH. W ogóle zauważyłem, że... bliżej to są ładniejsze tekstury, śmiesznie. A GmbH, to jest z tego, co się nie mylę, w Niemczech. Znaczy to jakby u nas spółka ZOO. No to fajnie, że tak nie jest nawet detal dopracowany tankowicz. To mi się wydaje, że to nie jest przyczepiony do tego ten... Tak, to nie jest przyczepiony do tego. Dużo model to bym zrobić lepiej niż Giant Software, które gry robi chyba od 2007. A niektórzy z tych modelów robią mapy od 3 miesięcy.
No więc tutaj tak trochę słabo, że dużo tutaj rzeczy, które zrobił Giant Software. O, modelżą mogę robić lepiej. A, i jeszcze druga rzecz, która jest ciekawostką, mianowicie to, że ten budynek jest w wielu miejscach na Fallsburg. I nie tylko Fallsburg, na Ravenport też jest. I go jest strasznie dużo tutaj. Może nawet potem wam pokażę, jak daleko jesteśmy od naszego gospodarstwa. Dobra, resetuję to. Kupuję drugi po prostu pojazd. Pojazd kupuję. Kurczę, że mnie go bez samochodu. Dobra, będzie już tak, no. Boże, już tak, okej. Kurczę. Dobra, jesteśmy. Pokażę wam to miejsce, gdzie jest znowu drugi ten budynek. Jest jeszcze w wielu miejscach takich trudnych do zobaczenia tam na Felsu, ale jest ich dużo. Naprawdę jest ich dużo, sprawdzałem to. Mogę wam to w pełni potwierdzić, że jest ich dużo. Ewentualnie różnią się tym na przykład, że jednych drzwi nie mają. Po prostu tam jest ściana. Ale większość i tak nie jest, po prostu wszystkie są takie same. Tu mamy znowu ten budynek, tu jest znowu ten budynek. Tak, to jest on, tylko on jest przysunięty tam z boku, wiecie, tym drewnem. I jeszcze z drugiej strony ulicy, jakieś 50 metrów, znowu jest ten budynek. Też przysunięty, żeby to nie było widać. Tak, ten budynek się powtarza, przecież to co zauważyliśmy, że 3 razy, jak no na 100 jest więcej go. Sprawdzałem to naprawdę. Zamek bardzo fajnie wygląda. No i w sumie zaraz kończymy. Ale no, są tutaj takie różne rzeczy na Facebooku. Tutaj też jest przystanek autobusowy. Nie wiem czemu to ciągle wygląda mi na skrzynkę paskową. Nie wiem, czy on przekaże mi tu, bo jest taka skrzynka pocztowa. I tutaj znowu bardzo niebezpieczne miejsce, takie co. Nie wiem, po co to jest zrobione. Żadnego sensu nie ma. No i jeszcze kolejna ciekawostka, mianowicie taka, że tu jest w środku takiego lasu silos. Tak, to jest silos, po prostu taki duży silos chyba. I w ogóle ogrodzony płotem sobie. To jest taki easter egg, można powiedzieć, ale nie wiem, co jest. Tak po prostu jest taki cofiek. No w sumie to sensu nie ma, jak ja nie wiem, tak jak było. Bo to chyba będzie na wszystko w dzisiejszym odcinku. Ale chyba nie. Raczej nie, może to jeszcze odkryjemy. A, kolejna rzecz. Znowu ten budynek i znowu ten budynek. No naprawdę, nawalili go tutaj od groma. Tutaj ten po prostu drzwi nie ma w tym kierunku. No i po prostu nawalili go od groma, ale to jest ten sam budynek, tylko że bez drzwi. Żeby nie było to samo. Ale to jest prawie sam, tylko że bez drzwi. Po prostu dla mnie to sensu nie ma, że nawalać tyle budynków takich samych. Bo one naprawdę są identyczne. Tym bardziej, że oni mogą wszystko tutaj zrobić. A raczej doświadczenie mają, bo nie powiedzmy mi, że 13 lat to mało. Też no trochę więcej niż ja. Ten software jest dłużej niż ja. Więc no raczej tutaj nie mylę się. Ten też jest w Polsce taki. Ja nie wiem, czy on ten, czy na fazie nie jest dużo kościołów. Tylko takie moje przypuszczenie. To jakieś jest? Nie, tu nic nie ma, oprócz tego, że to wygląda trochę jak jakiś taki urząd. Więc miasto, można powiedzieć. Urząd Felsbern. Felsbrun, to mówię Felsbern, nie Felsbrun. Ja czasem mówię tak, ja czasem tak. Po niemiecku? To Kaufenstadt. I kolejny sterek. To jest stacja kolejowa, już zauważyłem. Po napisie WB. Ktoś się trochę interesuje koleją. No tutaj też jakieś takie
różne rzeczy. Pewnie zauważył dawno, dawno temu. Istnieje taka firma jak DB, Deutsche Bahn. Tylko tu nie ma. Deutsche Bahn, jest taka firma Deutsche Bahn, koleje niemieckie bodajże, tutaj znowu jest napis BB, Haupthundabn, nie, nie mam tego przed, Haupthund, Hauwanhof, Hauwanhof chyba to się czyta, pewnie nie jestem, ale tak, to jest stacja kolejowa z napisami BB. No mianowicie chodziło tutaj o Deutsche Bahn, ale że nie mają licencji, napisali BB, no bo nie będą przecież kupowali licencji, bo po co, skoro nie wiem czemu taki kamera w sensie, po co, skoro mogą napisać BB, a nie bym, ja szczerze mocno na ich miejscu zrobiłbym to samo, nie kupowałbym licencji na dwa znaki, no bo to jest mało, no naprawdę. Kupowałbym licencję na przykład jakby bym robił grę kolejową i tam by były koleje DB, Deutsche Bahn. Wtedy bym raczej kupił licencję. Ale że to nie jest gra kolejowa Farming Simulator, chociaż może jakiś podciągiem, no to... To nie zrobili takiego czegoś, bo to sensu najmniejszego nie ma, żeby kupować licencję, więc napisali BB. No i ja bardzo dziękuję za oglądanie, no i do widzenia.